Zapraszam serdecznie, zapraszam. Proszę, proszę. Witam w miejskim szalecie szkolnym. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bezpiecznie bocianie gniazdo, żeby móc się spokojnie i komfortowo wypróżnić w warunkach szkolnych. Naszym głównym surowcem będzie wyściółka, czyli papier toaletowy. W tym wypadku szary. I w Waszym wypadku pewnie również będzie to papier szary. Chciałbym zwrócić uwagę na trójwarstwowe składanie papieru wyściółkowego na tylną partię. Układamy sobie ją tak, tak jak i trójwarstwową wyściółkę dajemy też z przodu. Jest to akurat czysto zrozumiała sprawa z powodu komfortu i higieny. Proszę bardzo. Teraz zostały nam już tylko boczne elementy naszego gniazdka. I je możemy już zrobić, jak wiadomo, metodą na dwa. Przerwać to na pół i ułożyć symetrycznie, co jest bardzo ważne. W ten sposób możemy estetycznie, z gracją i z klasą wypróżnić się w męskim, w każdym jakimkolwiek szalecie szkolnym. Jeżeli chciałbyś więcej takich poradników i Ci się spodobało, zostaw suba i łapeczkę w górę oczywiście, to mnie motywuje do dalszych działań. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich fanów. Cześć!